Dawid Mirkowski po wygranym meczu turniejowym, takim już zamykającym ten turniej, 5-0. Takie flawless victory dla Polski właśnie, to też jakiegoś takiego dodaje charakteru pewnie dla Ciebie i wartości dla tego zwycięstwa, że to Ty przyłożyłeś tą ostatnią cegiełkę i idealnie. I czy była jakaś może presja, bo wiedziałem, że było 4-0 dodatkowa? Znaczy, wiedziałem, że jest 4-0, nie chciałem, żeby nawet jednego punktu zdobyli, ale wiedziałem, że mamy już powiedzmy jakiś luz. Nigdy nie walczę na 80-90%, zawsze walczę na 100-120 i daję się wszystko, co mogę tylko. A to, że było 4-0, to mnie mało interesuje tak naprawdę. A czy wspominając, że walczysz zawsze na 100%, ta pierwsza i druga runda też była takie na 100%, bo wydaje mi się, że w trzeciej miałeś takie największe przyspieszenie. Ja staram się cały czas przyspieszać. Też byłem ostatnio po walkach. Byłem na Pucharze Europy w Czechach i też czułem rozbicia. Też nie chciałem pracować tymi nogami może tak, jakbym chciał, ale starałem się nadrabiać rękami. Dobry podkład przed tym meczem Polska-Czechy. Zawody na Czechach. No tak, tak. Chciałem, jak ci tam pojechałem sprawdzić. Trzecie miejsce zająłem z mistrzem tych zawodów. Przegrałem niestety. Niewiele tam zabrakło, ale wiem, że mógłbym się pokazać lepiej. Muszę starać się po prostu cały czas trenować i dążyć do perfekcji. A jak kategoria wagowa wyższa, bo ty z reguły walczysz w niższej i czy to wynikało z tego, że ten puchar był, nie wiem w jakiej tam walczyłeś kategorii wagowej i czy to dlatego, że taki krótki odstęp czasu? Walczyłem tam w 8-6, dlatego że mi po wakacjach skoczyła trochę waga, wiecie, wakacje, tu coś zjeść, tam coś, wody się napić czy coś i waga skoczyła tak naprawdę. Sądzę, że się dogadamy, no jesteśmy komunikatywni, tak? No. Kurczę, no 86 troszeczkę więcej, czułem to, że troszeczkę po brzuszku mam więcej. Było też widać tak na pewno. No właśnie chciałem powiedzieć, że tak nie obrażając, że widziałem faktycznie pojedynki. Starałem się wrzucać do, wiesz, do 81, bo mi zaproponowali na początku tutaj walkę w 81. Ja już zacząłem robić tą wagę, utrzymałem te 86 i starałem się to robić tak, żeby jeszcze mieć trochę tej, powiedzmy, jakiejś masy do zjeżdżania. Uznali tam tydzień przed, że w 8.6 będę bił, poziom 86-87 kilo. Uznałem, że okej, ja zawsze przyjmuję wyzwania. Wiadomo, że twój pojedynek był dla ciebie oczywiście jak najważniejszy na tej gali. Natomiast czy ty też uległeś, powiedzmy, takiej trochę ciekawości w stosunku do walki wieczoru Kamil kontra Kamil? I czy masz jakieś swoje typowania przed? Nie będę typował. Wygra na pewno Kamil. Jednemu i drugiemu chłopakowi życzę jak najlepiej oczywiście. Mam nadzieję, że niedługo się spotkamy z którymś z nich. Albo z jednym, a później z drugim. Więc powoli, powoli będziemy dążyć do tego, żeby ten pas jednak był na moich biodrach. Ale oczywiście życzę im powodzenia i mam nadzieję, że dadzą z siebie 100-120% i pokażą siebie z jak najlepszej strony. Powiedz, czy ty czułeś aż tak dużą przewagę w tej walce, bo taka fajna sytuacja była na końcu przy werdykcie. Każdy z Czechów, nawet jeśli wiadomo było, że przegra, podnosił tam rękę do góry, żeby pokazać sędziom, że on jest zwycięzcą, a twój przeciwnik był tak zmarnowany, że po prostu tylko głowę miał w dół i już widać było, wiedział, że przegrał ten pojedynek. Kurczę, wiecie, różnie to bywa. Walczyłem w walkach, gdzie byłem pewien, że wygram, a przegrywałem. Tutaj wydawało mi się, że prowadzę tą walkę, byłem tak naprawdę pewien, bo każde kopnięcie starałem się oddawać, każdy cios ręką starałem się oddawać, a tak samo wyprowadzać troszeczkę więcej tych ciosów. Przeciwnik mocno bił, widać, że jest z tej kategorii wagowej, więc też odczuwałem przed nim respekt. Gratulujemy w takim razie jeszcze raz. Złota. Dziękuję bardzo. Polskie.